Siemano, siemano, witam serdecznie, świąteczny klimacik i jak widzicie jest świąteczny sweter na mnie ubrany. Widzowie, dzisiaj mam pomysł na cudownego trolla. Wiem, że ostatnio był już troll. Strollowałem Palionkę i Steve'a, że się wprowadzą do nich do mieszkania, ale dzisiaj mam pomysł na o wiele lepszego trolla niż ostatnio. A mianowicie, jako że wiecie, że ja tutaj, prawda, niby jestem tym lekarzem, co tam bada Palionkę i tak dalej. No i powiedziałem mi, że będzie tam chłopczyk, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ja już wiem, że Palionka jest aktualnie w szpitalu. Ja nie mam fartucha ubranego, ale już trudno, już będę w tym sweterku dzisiaj po prostu. Ale mam plan na super trolla. Pójdziemy najpierw do Steve'a i strolujemy Steve'a, że Palionka jednak nie będzie miała jednego dziecka, a będzie miała bliźniaki, czyli dwójkę. Najpierw zrobimy w konia Steve'a, a dopiero później pójdziemy i zrobimy w konia Palionkę. Mam nadzieję, że to wszystko nam się uda i że troll, że tak powiem, że uwierzą nam w to. Mam nadzieję, że tak, na Palionce urósł brzuch, więc wydaje mi się, że powinna w to uwierzyć. Dobra, co my potrzebujemy do tego? Ja na pewno chciałbym zabrać ze sobą książkę i żeby napisać po prostu, że patrzcie, co to tu jest, dlaczego tu jest shulker box jakiś, co to tutaj ma być? Prezent. Okej. Dziękuję. Nie wiem od kogo ten prezent, ale okej, bardzo fajnie. Dobra, to jest w ogóle pierwszy shulker box, którego ja widzę na Palionowie, szczerze przyznam. Nie widziałem shulker boxa. Mnie się nigdy nie chciał po nie iść, bo dla mnie zbędne są. No ale dobra, bardzo fajnie, że ktoś dał, bardzo miło. Dobra, słuchajcie, bierzemy książkę, teraz tak, musimy napisać tutaj wyniki badań, czyli badania, albo inaczej, pacjent, albo nie, zrobimy tak, tutaj badania. Ale musimy całą książkę nazwać tutaj dajemy tak. Tu jest pacjent myślnik Palionka. O, dobra, mamy to. Pacjent Palionka i teraz uwaga, musimy tutaj napisać badania. Dwukropek i jest tak. Wynikiem badań jest, że Palionka będzie miała bliźniaki. Jednego chłopca i jedną dziewczynkę. Skuteczność badań jest 100%, co oznacza, że się badania są pewne. O, coś takiego. I wykrzyknik, żeby było jeszcze ten podpis. Ja tutaj walę mój podpis Szczypson, prawda? No i mam nadzieję, że w to uwierzę. Podpiszmy to w ogóle, podpiszmy to. Jak to nazwać? Czekajcie, to nazwać można inaczej. Jak nazwać? Podsumowanie czy jakiś raport? Raport, tak to nazwiemy, raport. Uwaga, podpisujemy i jest. Pacjent, Palionka, by Szczypson, oryginal, kurde, raport, let's go. Mamy tutaj podpisane elegancko, nie da się już tego zmienić. No i lecimy trollować w takim razie. Czyli lecimy najpierw po Steve'a, zobaczymy co Steve na to wszystko powie. No i czy się Steve w ogóle nabierze. Patrzcie, tu nam pięknie zamarzło wszystko elegancko. No tutaj przecież taka zima, że to jest szok, nie? Normalnie u mnie za oknem zero śniegu. Ale na Palionowie to jest, prawda, śniegu co nie miara. Tu można bałwana lepić. Właśnie, jeszcze bałwana nie ma żadnego. Ciekawe, kto pierwszy zrobi bałwana na Palionowie. Obstawiam, że to będzie Marek na bank. Dobra, lecimy w takim razie do Steve'a. O kurczę, tu jakiś gość przyszedł elegancki z dwoma lamami. Wchodzimy do środka. Halo, Steve! Halo, Steve! Halo, puk, kam do drzwi. Puk, Steve! Steve, mogę wejść? Wchodzę. Idę do góry. Co tam, co ty tu robisz, Steve? Halo, czy mogę wejść? Możesz. Siemanko. Elegancko sobie w wannie siedzi, Steve. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby siedzieć w wannie teraz, ponieważ dzieją się złe rzeczy. Co się dzieje? Ogólnie Palionka jest w szpitalu, wiesz o tym? No wiesz. No wiem, no. No i mam tutaj taki raport, który sobie przeanalizowałem i zobacz. Przeczytaj sobie. Wyniki badań jest, że Palionka będzie miała bliźniaki. Jednego chłopca, dziewczynkę. Skuteczność badań jest 100%. Oh my god, co? No, będziesz miał dwójkę dzieci, stary. Nie. Co ty mówisz? Jednego chłopca i jedną dziewczynkę. Jednak się pomyliłem w badaniach na początku, bo powiedziałem, że będzie... Nie skacz! Steve! Jednak nie złamałem nogi. Oh my god. To jest zbyt nisko. No i co teraz? Nie no, słuchaj, nie ma... Nie no, nie przejmuj się, no po prostu będziesz miał bliźniaki, no. Jeden, bo ja się pomyliłem, ja na początku stwierdziłem, że będzie tylko chłopiec, nie? Ale nie zauważyłem dziewczynki. O Boże, to jeszcze gorzej. Nie. No mam przesranę. Ale Steve, dlaczego nie chcesz mieć córki? Już miałem przesranę, ale teraz mam przesranę dwa razy bardziej. Ja nie wiem, co mam zrobić. Ale wolałbyś mieć chłopca czy dziewczynkę tylko? Myślę, że
Myślę, że jest git, no myślę, że dziewczynka jest lepsza. Dziewczynka lepsza? To jest równowaga, nie? A jakbym miał dwóch chłopców, to byłoby gorzej. Czemu równowaga? Jaka jest równowaga? Teraz będą dwie dziewczynki, jakby było. Teraz jest równowaga, jak są bliźniaki. Czekaj, jak dwie? Jak dwie dziewczynki? No bo jest palionka i córka wtedy. A? I jesteś ty i syn. No tak. I jest równowaga. No ale... Ale wiesz, no ona sobie weźmie tą dziewczynkę, a ja chłopa, nie? I a to nie będziecie razem wychowywać tego dziecka? Chyba nie, no myślę, że nie. Chyba nie. To czekaj, no musimy pójść do palionki też, ale wiesz co? Dobra, no to chodź, idziemy do palionki. Idziemy do palionki, zobaczymy, co ona na to powie. Wydaje no, mi się, że... Nie, no nie wiem, jeśli mi się to nie podoba. Nie, no słuchaj, dasz radę. Myślę, że to ty powinieneś tą informację przekazać palionce, dawaj. To ona nie wie? No ona nie, ona jeszcze nie wie. Musisz jej to powiedzieć. Ja będę po drugiej stronie. No, ja nie chcę tam wchodzić. Dawaj, Steve, jesteś mężczyzną. Broni, no. Cześć. Co jest? Hello. Jak się czujesz? No dobrze, a czym pytasz? A, to jest no bo... Nie mam mnie tu, ja po prostu badania robię. No, a co by coś tam robi? Słuchaj, no bo jest sprawa, no jest troszkę sprawa, że tak powiem, bardzo poważna. Ponieważ, no... My, jakby ci to powiedzieć, będą bliźniaki. Ale bliźniaki, co? Tak. No, palionka. Dobra, idę tam. Palionka. Dlatego jesteś tak wielka. Brzuch ci bardzo urósł, ja jak robiłem badania, nie zauważyłem, że tam jest drugie dziecko i to będzie dziewczynka. Będziecie mieli bliźniaki. No, cieszysz się? Mamy wszyscy dane. Cieszysz się, nie? Będziemy mieli dwójkę dzieci. Cieszysz się? No, nie wiem. A ty z tym się nie cieszysz? Nie, to jest śmiechu. Nie, ty mówisz! Ale palionka, poród dwójki dzieci jest cięższy. Poród dwójki dzieci jest cięższy. Naprawdę? No, nie, o wiele. Nie, to jest zły pomysł. Steve, zrobił coś. Jak? Co on ma zrobić? Żeby za późno, bombkę zbyt plęty, kurczę. No nie. Musicie to zaakceptować już, niestety, nie zmienimy tego. Ale nie, wydaje mi się... Ja nie wiem, co teraz. Wydaje mi się, że ty, Steve, powinieneś stanąć na wysokości zadania i kupić coś dla drugiego dziecka, bo wydaje mi się, że w ogóle jesteście przygotowani dla drugiego dziecka. Ty co? Przygotuj coś dla drugiego dziecka, jakiś pokój mu dziecko drugie, wiesz? Ja może lepiej będę się spakować, to? Jak sądzisz? Czyli Steve, czyli rozumiesz, że wahasz się między wychować, a uciekać, tak? No właśnie nie wiem, no bo to zaczyna mi się nie podobać teraz, nie? Słuchaj, ja myślałem, no, że może, będzie jedną może. I że ona będzie wypływać, a to widzę, że ja będę musiał się zajmować tym dzieckiem. A słuchaj, wiesz co możesz zrobić? Patrz, możesz zrobić tak, że masz jakieś wiadro? Patrz, ja mam wiadro, czekaj. Zróbmy taką akcję. Maga. Wiadro? Masz wiadro, idź po mleko. Po mleko? Dobra, ale i co zrobisz, jak już zdobędziesz mleko? Tam są krowy. Tam są krowy. No ale Steve, ty naprawdę boisz się? Boisz się tacierzyństwa? No. Myślisz, że się nie nadajesz na ojca? Myślę, że nie będę miał w ogóle czasu. Ale co ty takiego robisz, że nie będziesz miał czasu dla dziecka? Co robię? Biznesy różne, no. A jakie? Planuję biznesy. Tu się nie wchodzi. No to mój biznes. Co tu jest? To mój biznes. Ukradłeś coś? Nie, to... Nie. No ej, to mój biznes! Zostaw. A ty, jeżeli kradniesz coś? Nie, powiedz nie mi. Kradnę nic, ja to jest po prostu to jest połączone z tym, ze straganami. Ściepszą, wiesz, jakby to był jakiś nielegalny biznes. To nie są nielegalne interesy. Póki co ty masz nielegalne interesy jakieś i, prawda, nielegalnie masz dwójkę dzieci prawie, zaraz. No jak nielegalnie? To wszystko jest mamy. Dobra, słuchaj, chodź, musimy pójść do palionki jeszcze, porozmawiać z nią na koniec. Dobra. Chodź, bo to tak być nie może. Tutaj trzeba coś wyjaśnić. Bo widzę, że ty się mocno boisz, ona też się mocno boi, a chyba mam sposób na to, żeby was uspokoić jakoś. I was, że tak powiem, nastawić pozytywnie. No spokojnie, zobaczysz. Dobra, ja idziemy do palionki. Ja się nie da naprawić, rozumiesz, to jest najgorsza sytuacja. No jasne, że się nie da. Dobra, palionka, słuchaj. Muszę wam coś powiedzieć, ale musicie usiąść oboje. Usiądź sobie, palionka, ty też sobie usiądź elegancko. I prawda, i słuchajcie mnie. Dwójka dzieci, ciężka sprawa, na pewno, ale jest was dwójka, więc wspólnie dacie sobie radę na pewno. A na pewno dacie sobie radę z informacją, którą mam wam jeszcze do przekazania, a mianowicie, to był troll i tak naprawdę macie tylko jedno dziecko, cześć. Oh my god, ale ty jest głupi. Nie wiedzę. Ale on jest głupi, palionka, nie wytrzymam. Nie, go, to może się nie go... Co? No jednak chciałem was trollować po prostu. Nie, macie jedno dziecko, bez przesady. Nie wiem, mnie. Co będę miał? Lima pod okiem. Lima pod okiem. Nie no, Steve, proszę cię. Dobra, to był tylko żart, to był tylko żart. Napędziłeś ci strach. Dobra, widzowie, kończę ten odcinek, bo Steve się na mnie wkurzył.
Ja muszę kończyć. No niestety, no troll, no udany myślę, udany troll, bardzo szybki, no ale udany, wydaje mi się, że dobrze ich strollowałem. No jakby nie było, będzie tylko jedno dziecko, nie będzie dwóch, więc to był tylko taki, wiecie, taki dla mnie bardzo śmieszny, ale dla nich bardzo nieśmieszny żart. W każdym razie to było na tyle, na sam koniec tylko wam powiem, że możecie wbić na Poniąc Tajela, kupić sobie takiego, prawda, kubeczka razem z brelokami i innymi takimi rzeczami, zachęcam serdecznie. Link oczywiście w opisie. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Elo!